Paweł, jesteśmy zaraz po Twoim sparingu, między innymi z Mateuszem Masternakiem. Jak na chwilę obecną oceniasz swoją formę? No myślę, że jak na ten etap to jest nawet bardzo dobrze, bo dzisiaj przesparowałem pierwszy raz 8 rund, w piątek czeka mnie kolejne 8 i tak jak mówisz właśnie z Mateuszem, z którym mam przyjemność sparować, no i mam nadzieję, że te sparingi przyniosą dobry efekt 23. Ty zawsze miałeś sporo do zrzucenia, jak teraz sytuacja ta twoja wygląda, bo wyglądasz na szczupłego. No tak, dokładnie. No, teraz troszeczkę nawet nabrałem wagi, ale to jest może tylko 3 kg, nawet niecałe 3 kg ponad kategorię pół ciężką. Jeszcze do niedawna po powrocie moim ze Stanów zastanawiałem się z zejściem do kategorii niższej, ponieważ przed galą w Wielice, właściwie przed ważeniem miałem tam 77,5 kg, także duża niedowaga. Musiałem dojadać do pół ciężkiej, no ale później tak naturalnie jakoś ta waga mi skoczyła i dalej wojujemy tutaj w tej wadze. Spory rozrzut w Twoich przygotowaniach. Stany Zjednoczone, tutaj w Polsce się przygotowujesz w różnych rejonach. Teraz Mateusz Masternak. Czujesz, że te wszystkie, taka różnorodność pomaga Ci w rozwoju? No myślę, że tak, że miałem już kilku trenerów w tym boksie zawodowym. Chyba Piotrek jest czwartym trenerem. Także uważam, że od każdego z nich mogłem się czegoś nauczyć i zostawił we mnie jakąś tam cząstkę tego, jak teraz boksuję. Tak jak mówię, no w Stanach trening był też dobry, też było dużo sparingów. Cieszę się na współpracę z Piotrem Liczewskim, no bo już są to drugie nasze przygotowania. Mogę powiedzieć, no, że jestem z nich zadowolony, troszeczkę stara się zmieniać w moim boksie, a ja pomimo tych już 30 lat na karku, można powiedzieć, cały czas się uczę i te elementy, które Piotr stara się dla mnie wpajać, myślę, że ja również staram się to wykonywać i mi jakoś to zaczyna wychodzić. Właśnie rozmawiałem z Piotrkiem, on też mówi, że to, co do Ciebie mówi, to rzeczywiście wiadomo, że to nie zawsze wyjdzie, prawda? To są boks to nawyki, ale starasz się gdzieś tam złapać tą nić porozumienia, mówi, że to z jego perspektywy wygląda naprawdę dobrze. Natomiast ja się chciałem Cię spytać, bo byliście zawsze kolegami, prawda? On jest niewiele od Ciebie starszy. Czy nie będzie takiego problemu, no wiesz, że jakiś autorytet, tak? No bo Piotrek jest praktycznie Twoim rówieśnikiem, kumplem z ringu. No zgadza się, no przecież Piotrek miał w swoim boksie amatorskim jeszcze przygodę z boksem w Białymstoku, ponieważ boksował przez 3 lata w Hetmanie Białystok, gdzie ja również jako jeszcze 18-latek przez rok czasu tam walczyłem. Właściwie walczyliśmy w jednej drużynie kiedyś. Piotrek jako starszy, troszeczkę kolega, ja jako młodszy. Teraz nasze drogi również się zeszły i jest moim trenerem. Nie, w niczym mi to nie przeszkadza. Ja bardzo szanuję Piotra jako człowieka i to o to w tym chodzi. No, wiemy, że ma pomimo swojego młodego wieku spore doświadczenie z ringu zawodowych, jak i wcześniej już wspomniałem, tych amatorskich. Wiele szkół widział, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, wieloletni trening pod okiem no, wspaniałego szkoleniowca Andrzeja Gmitruka, także wie, jak się przygotować do walki 10 czy 12 rundowej albo walki mistrzowskiej, które sam miał w swojej karierze. Dzisiaj przesparowałeś 8 rund, 6 to było z Mateuszem. W pewnym momencie tak się podpaliliście we dwójkę, tak naprawdę na ostro poszło, chyba w przedostatniej, siódmej. Nie, no ja myślę, że w ogóle z Mateuszem, to on też jest, prawda, parę kilogramów cięższy ode mnie, to nie był, on też po prostu potraktował ten sparring chyba dosyć luźno i cieszę się, że przyjechał mi tutaj pomagać, bo tak jak mówię, no tylko sparingi z najlepszymi, a tak jest Mateusz, pozwalają samemu się rozwijać. Idea Polsat Boxing Night jest taka, żeby konfrontować z sobą zawodników no, bardzo zbliżonych umiejętnościami, ale wydaje się, że teoretycznie Ty i Darek Snek macie najłatwiejsze zadania. No nie wiem, ciężko powiedzieć. No, ja tak jak widać trenuję, no, tak jak do każdego innego rywala. No, nie wcale. Bartek na pewno dostał dużą szansę, no, i na pewno wiem, że robi formę życia i będzie chciał się pokazać jak najlepiej w tej walce. No, jednak uważam, że pewnych rzeczy on już nie przeskoczy i po prostu ta walka zakończy się z moim zwycięstwem, bo tylko z takim założeniem wychodzę do ringu. Ale Bartek też pokazał w starciu z Miśkinem, że no wiadomo, ja Ciebie nie porównuję do Miśkina, chociaż Miśkin też jest niezłym bokserem, ale on pokazał, że potrafi być twardym chłopakiem, który wiadomo, że będzie Ci umiejętnościami trochę od Ciebie gorszy, natomiast na pewno ten skóry nie sprzeda i będzie szedł do przodu. On jest twardym chłopakiem, tak jak mówisz, właśnie pokazał to z maski Miśkin, lubi się odgryźć.
Ja jednak uważam, że moja taktyka obrana wraz właśnie z Piotrem da nam, mam nadzieję, że da nam dosyć łatwą walkę. Maciek uważam, że źle całkowicie rozwiązał tamtą walkę taktycznie, bo Bartek jest zawodnikiem niedoświadczonym, można go troszeczkę było bardziej oszukiwać, co ja właśnie będę się starał w tej walce robić, żeby po prostu nie utrudniać sobie zadania, wygrać tą walkę dosyć zdecydowanie. Tak jak mówię, walka walce nierówne na pewno robi formę życia. Ja się szykuję też bardzo mocno i mam nadzieję, że dam kibicom dobrą walkę. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że twoim największym problemem jest to, że taki spięty, znaczy nie spięty, że tak za wszelką cenę chcesz zagotować, wychodzisz tak, nie masz momentów, że uderzysz trzy razy lżej, czwarty raz mocniej, wiesz o co chodzi. Czy z twojej perspektywy też tak to wygląda, bo to są moje tylko odczucia. Ja wiem, jestem spięty, to jest właśnie to, na czym pracujemy również z Piotrem. Właściwie Piotrek po pierwszym naszym treningu zauważył, że brak mi balansu, jestem sztywny, wszystkie ciosy z tą samą siłą, więc na tym pracujemy. Staram się więcej balansować przed zadawaniem ciosów, jak i od razu zmienić pozycję, czy właśnie zrobić jakąś kiwkę, obejść w lewo, w prawo. No cały czas na tym pracujemy. Wydaje mi się, że zaczyna, powiedzmy, to wychodzić trochę lepiej. Może dzisiejszy sparing z Mateuszem tego tak nie odzwierciedli, ponieważ do Mateusza no troszeczkę jednak jest spięcie, bo jest zawodnikiem no bardzo dobrym, jest też zawodnikiem cięższym, więc te spięcie mogło być troszeczkę widać w ringu, ale na treningach powoli, małymi kroczkami. Mam nadzieję, że dojdziemy do tego, że mój boks tak będzie wyglądał, bo uważam, że powinien tak wyglądać, że mam być bardziej rozluźniony i różnicować siłę uderzeń. Lewa ręka, no zawsze miałeś mocny lewy podole, lewy hak podole, lewym sierpowym kładłeś Roya Jonesa Juniora, ale zawsze mi trochę brakowało twojej prawej ręki. Czy też z Piotrkiem na to zwracać uwagę, czy w ogóle moje spostrzeżenia są inne niż twoje? To faktycznie, moja prawa ręka nie jest, lewa jest lepsza, no to jest spowodowane jeszcze tym odległym razem. Wiele lat temu, jak byłem jeszcze młodym chłopakiem, właściwie miałem 20 lat, wypadł mi bark, przez 2 lata boksowałem praktycznie no, jedną ręką i od tamtej pory ta prawa ręka troszeczkę się osłabiła, a lewa wzmocniła przez to, że cały czas musiałem ją pracować. Tak jak mówiłem, balans, zmiana pozycji, wydłużenie akcji również, na tym pracujemy z Piotkiem, no i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Paweł, masz na rozkładzie Avralanda, Adamka, Matthew Barnesa, masz na rozkładzie Ngumbu, który potem z Kuziemskim wygrał. Według mnie, to o czym pisałem, masz na rozkładzie Roya Jonesa Juniora i myślę, że według wszystkich, poza samym Royem, czujesz się docenianym zawodnikiem, bo tak naprawdę gdzieś tam jest cały czas Paweł Gorzewski jest w cieniu. No tak, tam jest jeszcze, tam właściwie ja miałem takie szczęście walczyć z zawodnikami, którzy gdzieś tam pomimo tych swoich słabszych rekordów, bo jest jeszcze Oriol Kolej, który przecież jest teraz mistrzem Unii Europejskiej, że gdzieś tam kiedyś ich pokonywałem, oni zdobywali jakieś coś tam, można powiedzieć, pasy. Nie uważam się niedoceniany. No ja boksuję, na pewno będę chciał już dawno temu, jak zacząłem przygodę z boksem zawodowym, że zrobię wszystko, żeby zajść jak najdalej. Ja nie wiem, gdzie to będzie naprawdę, ale robię wszystko, między innymi takie wyjazdy. Mam przecież żonę, córkę, wyjazdy do Stanów czy tutaj do Piotrka. No poświęcam kawałek tego życia, żeby te ostatnie parę lat, jakie mi zostało boksowania, bo przecież mam już te 30 lat, właściwie 3, może 4 lata takiej jeszcze dobrej formy przede mną, później to raczej będzie już wszystko spadało w dół, także postaram się je wykorzystać jak najbardziej i tak jak mówię, zobaczymy, gdzie zajdę. Gdyby mnie Polsat spytał o moje zdanie, jaka jest najciekawsza walka na trzecią edycję wśród Polaków, o stronie sportowej, a nie medialnej, bym powiedział właśnie półciężka, czyli ty z nie wiem, z Darkiem Sękiem, ty może z Andrzejem Fonfarą, albo oni między sobą. Myślisz, że to jest dobry pomysł? Nie, z Darkiem nie. Ja miałem propozycję walki z Darkiem teraz, ale nie za bardzo chciałem tej walki. Znamy się z Darkiem, ostatnio pomagaliśmy sobie w przygotowaniach, jak również Piotrek no, trenował Darka, teraz trenuje mnie, także nie po drodze była mi ta walka. Jednak uważam, że z resztą zawodników polskich mógłbym walczyć i jestem otwarty na takie propozycje. A być może jeszcze w tym roku dojdzie właśnie do takiej potyczki. Na razie nie zdradzamy nic, zobaczymy, co czas pokaże. Nie masz wrażenia, że przegrałeś z Royem Jonesem Juniorem minimalnie i tak ktoś tam za 2-3 razy powtórzy, a potem to ludzie zapomną. A gdybyś wygrał jednak na punkty z Royem Jonesem, to zawsze by o tobie nawet w zagranicznych mediach pisali, że to jest ten facet, który pokonał Roya.
No zgadza się, no to jakoś może dłużej było to komentowane, bo były kontrowersje, to zawsze wzbudza jakieś emocje. Jednak no już wynik poszedł świat, dawno o tym ucichło, przegrałem z Rojem, pozostał wynik i tak jak mówisz właśnie, no żebym wygrał i miał w rozkładzie wygraną z Rojem, być może byłyby jakieś propozycje, bo też nie ukrywam, że czekam na takie, nawet wyjazdy, bo uważam, że w wieku 30 lat ja już to naprawdę nie mam na co czekać. Jeżeli będzie jakaś walka, obojętnie z dobrym naprawdę zawodnikiem, a ja będę przygotowany, to przyjadę i próbuję, bo tutaj w Polsce będę, powiedzmy, no, walczył z dobrymi też zawodnikami, ale no, nie o takie pasy, jakbym chciał. A śni ci się ten werdykt jeszcze? Masz takie coś, że... Bo Głota na przykład mówi, że on to zostawił ze sobą, te werdykty z Berdem i z Ruizem, a ty się pogodziłeś z tym, bo to na pewno to mógł być taka wisienka na torcie twojej kariery. No tak, ale ja nie wiem, ja od początku jakoś nie traktowałem tego w roli porażki, no. Ja uważam, że wygrałem tę walkę, sędziowie zrobili tak, jak zrobili, no oni zawsze robią tak, jak chcą. Myślę, że to była błędna decyzja, ja uważam, że wygrałem tamtą walkę. Z decyzją sędziów nie mogłem z tym nic zrobić, no i pogodziłem się z tym, że wygrałem tą walkę. Słuchaj, ostatnie pytanie. Jak będzie wyglądała walka z Grawką w Gdańsku? No nie wiem, ja za wszelką cenę na pewno będę chciał się dobrze zaprezentować w tej walce, bo to ciężko trenuję, bo już przecież to jest piąty, szósty tydzień moich przygotowań. Naprawdę nie podchodzimy do sprawy jakoś ulgowo. Sparujemy, bardzo mocno trenujemy. Bartek nie będzie miał żadnej taryfy ulgowej. Będę chciał jak najbardziej efektownie wygrać tą walkę. A jak wyjdzie, zobaczymy. To jest boks. No, być może walka zakończy się na punkty. Ja zrobię wszystko, żeby tę walkę wygrać. Tyle mogę obiecać kibicom. Dzięki wielkie.